Wrzesień chyba każdemu z nas kojarzy się z powrotem do nauki. Jednak dziś wiedzy nie zdobywamy przecież tylko z książek, lecz także z gier komputerowych, które poza dostarczaniem rozrywki mają też walory edukacyjne. O grze Korona Rzeczypospolitej porozmawiamy z jej twórcą, panem Janem Lubomirskim Lanskorońskim. Przed wiekami, pomiędzy Bałtykiem a szczytami Karpat, od bezkresnych ukraińskich stepów po dziewicze litewskie puszcze, rozciągało się wielkie europejskie mocarstwo. Rzeczpospolita obojga narodów. Proszę opowiedzieć o grze Korona Rzeczpospolitej. Co to są za czasy? Kim jesteśmy w tej grze? Bardzo dziękuję w ogóle za zaproszenie, jest mi ogromnie miło. Gra Korona Rzeczpospolitej, The Crown, bo taka jest pełna nazwa, to gra, która opowiada o czasach Rzeczpospolitej elekcyjnej. Czyli nie jest to tylko i wyłącznie XVII wiek, ale zaczynamy powiedzmy gdzieś w okolicach Stefana Batorego. Natomiast kończy się, powiedzmy, w połowie XVIII wieku, także nie zahaczamy jeszcze o rozbiory. Pomysł stworzenia tej gry i gra sama w sobie świtała gdzieś w mojej głowie jeszcze jakieś dobre 10 lat temu. Ale sądziłem, że wtedy nie ma takich możliwości technicznych, żeby zrobić to, co rzeczywiście planowałem. Bo ja chciałem, żeby ta gra poszła, że tak powiem, w Polskę, czyli żeby każdy na każdym możliwym urządzeniu mógł w nią zagrać. Czyli przez internet. Dokładnie tak, ale też właśnie na telefonie, nie tylko na komputerach, nie tylko na laptopach, nie tylko na iPadach czy różnych innych sprzętach. Właśnie każdy zawsze, kiedy tylko będzie mógł. A po co? Chodziło mi o to, żeby przypomnieć tą naszą wspaniałą historię, czyli przypomnieć Polskę taką, jak była kiedyś i taką, jak powoli teraz zaczyna być z powrotem, czyli wielką w Europie, jednym z filarów Europy, i pokazać, jak wtedy ludzie byli właśnie nie tylko wielcy, bojowi i tak dalej, ale też potrafili działać, jeżeli chodzi o ekonomię. No i ogromna tolerancyjność, która wtedy funkcjonowała, bo tak naprawdę Rzeczpospolita to był tygiel, w którym mieszało się tak wiele kultur i stąd zresztą powstała ta nasza fantastyczna, wspaniała kultura, stroje, tradycje, które do dziś oddziałują na naszą właśnie Polskę, ale nie tylko. Zależało mi na tym, żeby pokazać również kulturę Kresów Wschodnich, kulturę Litwy, stąd też pomysły na to, żeby gra ukazała się w kilku językach. I już w tej chwili mamy grę przetłumaczoną na język ukraiński, no bo to był największy, że tak powiem, naród drugi, który, prawda, czyli Rusini, bo tak naprawdę o tym mówimy, którzy byli częścią naszej Rzeczpospolitej. Tak naprawdę patrząc na historię, te nasze kraje, czyli zarówno Polska, obecna Białoruś, Ukraina, Litwa, tworzyły to, co w tej chwili powstaje na nowo, czyli tak zwane Międzymorze. My bardzo wracamy do tego pomysłu i jest to ogromnie naturalne właśnie spotkanie tych naszych narodów, kultur, które są bratnie przecież, mimo no, pewnych oczywiście niesnasek, ale jak zawsze w rodzinie czasami kłótnie bywają, my się jednak, uważam, bardzo kochamy i jesteśmy niezwykle, niezwykle razem. My mamy tak wiele wspólnych nie tylko interesów, ale też właśnie elementów takich jak wspólna historia, jak wspólni pradziadowie, no przecież te ruskie rody, te litewskie rody, one wchodziły właśnie w polskie, żeniły się, posiadały herby wspólne i tak dalej, i tak dalej. I to Ale wszystko... Jak możemy się o tym wszystkim dowiedzieć przez tę grę? Kim jesteśmy wszystko, w grze? To wszystko właśnie pokazywane jest w grze. Bardzo słuszne pytanie. Otóż w grze rozpoczynamy jako, można powiedzieć, młody, rozpoczynający swoją karierę szlachcic. A dlaczego? Albo szlachcianka. Celem gry, albo szlachcianka, dokładnie, oczywiście, tak. Celem gry jest bardzo prosta rzecz. Korona Rzeczpospolitej, czyli po prostu zostanie królem Rzeczpospolitej. Ja oczywiście żartuję, to nie jest takie proste, natomiast było to w tych czasach teoretycznie możliwe dla każdego,
szlachcica, też w Polsce funkcjonowały, że tak powiem, kobiety królowie, bo na przykład przecież słynna chociażby Jadwiga, która, o której wiemy. Niemniej chodziło o to, że ta nasza demokracja szlachecka tak naprawdę była gdzieś tam takim systemem, można powiedzieć, troszeczkę na dzisiejsze czasy prezydenckim. Czyli właściwie każdy praktycznie szlachcic mógł być wybrany na króla. No i tenże nasz młody człowiek, który rozpoczyna, czy też dziewczyna, zaczyna faktycznie od wykonywania różnych zobowiązań, różnych zadań, które dostaje, i tu uwaga, chcieliśmy troszeczkę też dodać elementów, że tak powiem, literatury. Otóż nasza gra, bardzo często w naszej grze pojawiają się postacie z trylogii Sienkiewicza. Pierwszą osobą, która nas tak, można powiedzieć, prowadzi, jest słynny oczywiście Zagłoba. Chyba najbardziej barwna postać z tej. No gdzie go spotykamy? Przy karczmie. Tak jest. Zagłoba jest starym przyjacielem naszego ojca, z którym razem podobno walczyli. Nie wiadomo, na ile Zagłoba oczywiście w tym brał udział. Natomiast Zagłoba pomaga nam w tych pierwszych zadaniach i właśnie nam zleca różne sprawy, które doprowadzają do tego, że posiadamy coraz więcej możliwości, coraz więcej punktów, coraz więcej. No i właśnie, co taki szlachcic musiał dawniej zrobić i co tak naprawdę jest w grze? Przede wszystkim musiał zebrać jakiś dobry majątek, prawda? I od tego rzeczywiście zaczynamy. Oczywiście w międzyczasie walczą z nami różni, bardzo nieprzyjemni ludzie, tacy jak zbiry na przykład. Czasami zdarzają się różni inni bandyci, wilki na przykład w lasach. To wszystko się tam pojawia. Natomiast te wydarzenia i te nasze zlecone sprawy, które mamy wykonać, musimy rzeczywiście doprowadzić do końca, ponieważ bez nich gra nie może być kontynuowana. Jak długo trwa taka gra? Nieskończoność, jeżeli tylko chcemy. Natomiast, ale celem jest osiągnięcie. Oczywiście. Natomiast korony. W praktyce jest to kilka dni do tygodnia, jeżeli jesteśmy oczywiście dobrzy, że tak powiem, w tym, co robimy, ale świat jest tak rozbudowany, że ja powiem szczerze, nawet już w tej chwili nie wiem o wszystkich elementach tej gry. A jeszcze ją bardziej będziemy rozbudowywać, ponieważ pomaga nam NCK między innymi przy tym. I w tej chwili pojawi się bardzo wiele miast dawnej Rzeczpospolitej, włączając w to również miasta z Prus dawnych, ale oczywiście też z Litwy, jak również zamki. To znaczy, będzie można po prostu wejść do Zamku Królewskiego i tam też będą różne wydarzenia, zwiedzić go trochę. Odtworzonym oczywiście. Tak jest, z tamtych czasów. Będzie można również zwiedzić zamek na Wawelu, jak też zamek w Wilnie. Ale też bardzo, bardzo wiele różnych innych elementów, nazwijmy to architektonicznych, tak jak na przykład w Krakowie rynek, czy na przykład Kijów, który też pokazujemy. Także bardzo, bardzo wiele zabytków i elementów historycznych się w tej grze pojawi. Można powiedzieć, że ta gra łączy taką, powiedzmy, wirtualną turystykę z edukacją. Dokładnie. Dzisiaj tak. Dzisiaj całkiem popularne jest zwiedzanie świata przez Google Maps. No, dzisiaj też, że tak powiem, powodów pandemicznych nie możemy tego robić, co jest oczywiście bardzo smutne. Uważam, że jest to bardzo cenne, ponieważ bardzo wiele osób nie ma możliwości zwiedzenia, zobaczenia pewnych ważnych dla naszej historii, dla naszego kraju, dla kultury miejsc. Więc pokazywanie ich wirtualnie było bardzo, bardzo istotnym elementem tego, co chciałem zrobić. W ogóle zależało mi na tym, żeby młodzież, bo oczywiście gra odnosi się głównie do młodzieży, natomiast ja muszę powiedzieć, że naszymi graczami są osoby w moim wieku też, czyli już staruszkowie. Osoby, które właśnie na przykład wychowywały się na trylogii Sienkiewicza, które uwielbiały filmy. No i właśnie w tym celu między innymi pojawia się u nas wiele postaci, które wyglądają bardzo podobnie jak w filmach. Czasami też zdarza się, że pojawia się i oryginalny głos któregoś z aktorów, za co ogromnie jestem im wdzięczny. Także ta gra tak naprawdę połączyła zarówno historię, jak i trochę, można powiedzieć, powieść, ale też zależało mi na tym, żeby jak najwięcej młodzieży właśnie mogło z niej skorzystać w taki sposób,
który dzisiaj jest najbardziej popularny, czyli po prostu przez internet. Może to dobre przygotowanie do matury dla maturzystów. Polecam bardzo serdecznie w ogóle tę grę pod względem też historycznym. Oczywiście pewne rzeczy robimy z przymrużeniem oka, także proszę nas tutaj weryfikować. Nie weryfikować aż tak do końca, ale jest cała sekcja na przykład, na której mi bardzo zależało, oryginalna, historyczna, gdzie pojawiają się co jakiś czas komunikaty dotyczące oryginalnych, prawdziwych wydarzeń, które rzeczywiście w danym momencie w historii wystąpiły, z datą i z opisem, co w tym czasie się stało. To prawda, widziałam te komunikaty, że są uzupełniane nawet na bieżąco. Tak, ostatni, jest, najnowszy, tak, jest poprawiane, uzupełniane. Staramy się, żeby ta gra żyła. To jest w ogóle wspaniałe, bo cały team, który przy niej bierze udział i cała w ogóle, że tak powiem, kuchnia tej gry, to jest dla mnie ogromna przyjemność. No właśnie, proszę powiedzieć o kuchni powstawania tej gry. Ja się gry. Bardzo w nią zaangażowałem, bo to, no, to takie trochę, muszę powiedzieć, moje małe dziecko. Zresztą bardzo pomagał mi przy tym mój syn, moja córka również. Nie ukrywam, że chciałem, żeby ta gra była rzeczywiście ciekawa i żeby młodzież obecna, a mój syn ma lat 16, chciałem, żeby ją lubiła, rozumiała. No bo właśnie, jak wiemy, troszkę mniej w tej chwili książki są popularne, chociaż różnie to bywa. Niemniej dotarcie właśnie do młodzieży poprzez taką grę jest bardzo dla mnie istotne. Natomiast co do kuchni, no to wiele nieprzespanych nocy, między innymi moich też. Poprawianie różnych spraw, tak zwanych glitchów, błędów i tak dalej. No najgorsze było to, jak można było przejść przez budynek. No to wszyscy oczywiście tutaj z nas się śmiali, ale to trzeba było poprawić, prawda? Albo wchodziło się w stoły, albo tego typu różne rzeczy się bardzo często zdarzały. Jeżeli nadal się zdarzają, proszę dawać znać, będziemy poprawiać. Niemniej ta gra bardzo zainteresowała właśnie te, można powiedzieć, narody, że tak powiem, sąsiednie, czyli między innymi Ukraińców. Mamy ogromną ilość komentarzy i właśnie ponieważ daliśmy ostatnią informację, że będzie w wersji ukraińskiej, spotkało się to naprawdę z dużą, dużą radością ze strony wielu osób. Ale co jest ciekawe, piszą do nas Turcy. Dlatego, i to naprawdę w dużych ilościach, ogromna ilość Turków pisze do nas i na tych forach, i w różnych miejscach właśnie, w związku z czym zdecydowaliśmy się również na przetłumaczenie gry na język turecki. I co jest ciekawe, to postaraliśmy się też dać pewną postać, która będzie łączyła nasze dwa, że tak powiem, miejsca, kraje, narody. Jest to postać, zresztą matka lubomirska, postać Rzewuskiego, który funkcjonował troszkę później, bo to jest koniec XVIII wieku, natomiast była to postać, która była tak przez Turków i przez w ogóle narody arabskie lubiana, że został nawet bejem. To była taka, no, poważna, że tak powiem, poważny tytuł, no, pana takiego. Niemniej on bardzo długo żył pomiędzy właśnie Turkami i Arabami, pomagał przy różnych tam wydarzeniach, wojnach i tak dalej, wsławił się wielokrotnie, był wspaniałym jeźdźcem, no i też hodowcą koni krwi arabskich. Chodził w turbanie, miał długą brodę, wyglądał zupełnie jak ktoś stamtąd, że tak powiem. Także jest to postać faktycznie polsko, że tak powiem, turecka, którą my też do gry wprowadzimy. Super, czyli gra cały czas ewoluuje. Żyje. Polecam i bardzo, bardzo serdecznie zapraszam wszystkich do naszej gry. Jest to rzeczywiście coś, co może was, nas również, przenieść trochę w historii, ale też pokazać właśnie, jak ta Polska wyglądała, jak ta Rzeczpospolita funkcjonowała. Mnie się wydaje, że staraliśmy się włożyć tam zarówno nasze serce, jak i bardzo, bardzo wiele uśmiechu, także mam nadzieję, że dowcipy, które co jakiś czas się pojawiają, będą się podobały. Natomiast również akcja nie tylko dotyczy tutaj takich, powiedzmy, statecznych rzeczy jak handel czy też różne inne sprawy, ale też mamy dużo bitew, wojen słynnych, historycznych. Myślę, że dla każdego znajdzie się w tej grze coś, co będzie mu się podobało. Bardzo dziękujemy. Czy jakąś powtórkę, czy nie? Wszystko dobrze? Tak? Chyba świetnie.